Bez względu na moje perturbacje życiowe wiedziałam, że pójdę tą drogą. Kino zawsze było moją pasją, miałam to we krwi, ponieważ też mam takie korzenie rodzinne. Myślę, że ma to duże znaczenie. Wiele lat temu skończyłam 5-letnie studia magisterskie, obraniając tytuł magistra sztuki. Media od zawsze się rozpisywały na mój temat, że próbowałam swoich sił w aktorstwie, a szczerze mówiąc, ja tak naprawdę nigdy nie miałam możliwości rozwinięcia skrzydeł w tym zawodzie, ponieważ media mnie oceniały przez pryzmat Big Brothera, a nie moich umiejętności aktorskich. Pamiętam taką sytuację, kiedy dostałam rolę w serialu i komuś bardzo zależało na zdyskredytowaniu mnie, pisząc nieprawdziwą informację, że przyjechałam nieprzygotowana na plan filmowy. Agencja się oczywiście do tego odniosła i zdementowała tą plotkę publicznie, mówiąc, że nic takiego nie miało miejsca, wręcz przeciwnie, byli bardzo zadowoleni z mojego profesjonalnego podejścia i gry aktorskiej. Moja rola miała być rozbudowana, no ale niestety w związku z fermentem, jaki zasiały media, nie zdecydowali się na podjęcie współpracy dalszej ze mną. Ja pamiętam, że to była dla mnie straszna porażka i najzwyczajniej w świecie wtedy się poddałam. A dzisiaj na moje potyczki medialne patrzę z dużym dystansem. Mam świadomość tego, kim jestem, jakie wartości sobą reprezentuję. Jestem spełniona jako matka, jako żona, jako kobieta. I dzisiaj nie muszę udowadniać tak naprawdę, kim jestem, tylko skupiam się na realizacji moich celów. Postanowiłam zostać producentem filmowym po to, aby zrealizować siebie i pomagać młodym ludziom, którzy tak jak ja kiedyś nie dostają swojej szansy, aby się realizować aktorsko i dołożę wszelkich starań, aby zostać zauważonym, godnym producentem, który będzie się opierał na swojej intuicji, a nie na opinii publicznej, jeżeli będę chciała w ogóle zatrudniać aktorów w swoich produkcjach. I zdaję sobie sprawę, że przede mną będzie bardzo długa droga, ponieważ producent filmowy to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Nasze kino jest na coraz większym poziomie, nasi twórcy stawiają coraz wyżej poprzeczkę, nasze filmy są zauważane na zagranicznych festiwalach i nagradzane na największych festiwalach filmowych. Myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o jakość i poziom naszych produkcji, to rzeczywiście ten poziom jest wysoki, jest naprawdę wysoki i myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, co daje też taką motywację do tego, aby właśnie tworzyć filmy z wartościami i ja właśnie takie filmy chcę tworzyć.